Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj pokażę Wam moją największą jaszczurkę, którą jest Agama kołnierzasta. To jest właśnie Agama kołnierzasta. Ja mam w razie czego rękawiczkę, bo ona ma bardzo ostre pazury oraz ma bardzo mocny ogon. Zrobimy sobie oczywiście krótki opisik na jej temat, ponieważ za wiele informacji na internecie nie ma. A też nie każdemu chce się czytać, szukać. A ja po prostu lubię opowiadać, sprawia mi to przyjemność, więc czemu miałabym tego nie zrobić? A później spróbujemy sobie ją nakarmić. No więc jest to Agama kołnierzasta, nazwa łacińska to Chlamydosaurus kingi. Występuje ona w północno-zachodniej Australii i Nowej Gwinei. Żyje na terenach suchych i zadrzewionych. Bardzo szybko biega na tylnych nogach, co się nawet zdążyłam o tym przekonać. Dlatego też jej po prostu tutaj nie puszczam, tylko trzymam ją na rękach. Szczególną cechą Agamy kołnierzastej jest oczywiście posiadanie specjalnego kołnierza tutaj wokół tylnej części głowy, a kończyny przednie ma krótsze niż tylnie i właśnie też dlatego prowadzi taki tryb nadrzewny. Oraz biega tylko na tylnych nogach. Oczywiście ten charakterystyczny kołnierz u młodych agam jest często rozkładany, przeważnie w czasie karmienia, strachu bądź w celu odstraszenia napastnika. Młode rozkładają go o wiele częściej niż starsze. Ja właśnie jak będziemy karmić ją lub jego, bo jeszcze tego nie wiem, jaka to jest płeć, to na pewno zobaczycie, jak rozkłada ten kołnierz. Następnie mogę Wam powiedzieć, że w naturze około 90% czasu spędzają na drzewach, a pozostałe 10% na żerowaniu na ziemi. No i oczywiście również w terrarium większość dnia siedzą nieruchomo na gałęziach, zdecydowanie ożywiając się właśnie w czasie karmienia. Długość ciała tej pięknej jaszczurki to około 80-90% z ogonem. Ta nie wiem ile ma, ale mogę Wam napisać w opisie, bo nie będę jej teraz mierzyć, żeby jej nie denerwować. Ale powiem Wam, że młode rosną bardzo szybko, bo nawet potrafią zwiększyć długość ciała o 1 cm w ciągu tygodnia, więc jak ja kupiłam ją, ona była gdzieś z ogonem taka, jak jest bez ogona. Gdzieś tam zobaczycie, wyświetli się na końcu filmu właśnie odcinek z tym oto osobnikiem, jak go kupiłam. I teraz słuchajcie, warunki w terrarium. No na pewno powinny odzwierciedlać naturalne środowisko. I oczywiście ze względu na rozmiary i na drzewny tryb życia wymagają wysokiego i przestronnego terrarium. Dla jednego osobnika lub pary zalecane są wymiary 130, 100 na 170. Oczywiście im większe, tym lepsze. Jako podłoże polecam torf lub włókno kokosowe. Takie właśnie podłoże stosuję ja. Wystrój, no to wiadomo, typowo leśny. Liczne gałęzie, konary. Umieszczone pod różnym kątem, tak aby miała jak się wspinać. Oczywiście jaszczurki te przeważnie ze względu na to, że mają... No, drapież bardzo mocno. Ze względu na to, że mają przednie krótsze nogi, łapy, krótsze łapy, dłuższe nogi, przeważnie są właśnie w takiej pozycji na drzewach. Dlatego też jak będziemy robić wystrój, to żeby były prawie pionowo te gałęzie czy konary umieszczone. Oczywiście ścianki terrarium można wyłożyć korkiem, również tak mam. No moje terrarium nie jest jakieś wypasione ani duże, ale jest ono przejściowe i niedługo dostanie duże docelowe terrarium. Żywe rośliny są na pewno ładnym dodatkiem do wystroju oraz pomogą utrzymać wilgotność, jednak no, mogą być
mogą być przez jaszczurkę zniszczone, aczkolwiek bardzo ładnie to wygląda i jak ładnie się zaprojektuje tak, aby jaszczurka nie miała zbytnio dostępu do tych roślin, to terrarium będzie naprawdę piękne. Znowu mówię chaotycznie, ale musicie mi to wybaczyć. Kurczę, jak ona drapie, to nawet nie wiecie. Tak, o, ogonem jeszcze dostałam. Temperatura pod lampą grzewczą powinna sięgać 40 stopni, a w innych częściach terrarium około 28 do 32. Natomiast w nocy oczywiście jest wskazana temperatura pokojowa nie mniejsza niż 18 stopni. Najlepiej tak 18 do 22 stopnie. Jest to oczywiście jaszczurka dzienna, więc wymaga oświetlenia UVB 10%. Wilgotność powinna być tak między 50 a 60%. Jeśli chodzi o żywienie tej pięknej, wspaniałej jaszczurki, to w naturze zjadają drobne ssaki i jaszczurki. No a w warunkach domowych oczywiście podstawowym pokarmem są świerszcze, karaczany i szarańcza. Zwykle chętnie też jedzą podobno mysie noworodki. Kiedyś spróbuję i Wam powiem, czy rzeczywiście tak jest. Należy unikać jednak podawania larw mączników, drewnojadów i moli woskowych młodym agamom, z tego względu, że młode osobniki źle trawią chitynowe osłonki tych larw i ten typ pokarmu można oczywiście jak najbardziej podawać, ale tak najlepiej od 6 miesiąca życia. Należy oczywiście przy tym sprawdzać, czy larwy są właściwie strawione. Niektóre młode osobniki przyjmują nawet pokarm roślinny. Jednak jest to rzadkość i zależy od indywidualnych upodobań niektórych osobników. Oczywiście nie można zapomnieć o preparatach wapnia i witamin. Terrarium należy codziennie spryskiwać wodą, ponieważ jaszczurki te... Co boisz się? Ponieważ jaszczurki te spijają krople właśnie z cieknących ścian oraz z roślin. Ogólnie powiem tak. Jaszczurka ta nie jest polecana dla osób początkujących. Jest to gatunek łatwo ulegający stresom i szczególnie u młodych agam może się on objawiać odmową przyjmowania pokarmu oraz uszczerbkiem na zdrowiu. Dorosłe agamy potrafią mocno ugryźć, a uderzenie ogonem może przeciąć skórę. O czym się już przekonałam, więc... No jest to też jaszczurka, która nie jest zbytnio odporna na błędy hodowców, więc... Jednak trzeba jakieś pojęcie tam o jaszczurkach mieć. Nie są oczywiście chronione CITES i nie podlegają rejestracji. A teraz na koniec powiem Wam ciekawostkę, która bardzo mi się spodobała. Ja wiem, ja ją tak drażnię, ale... Chciałabym, żeby pokazała nam ten kołnierz. Au. I spróbuję sobie założyć rękawiczkę, bo ona co prawda nigdy mnie nie ugryzła, ale drapie bardzo mocno, bo ma bardzo ostre pazury. Jako ciekawostkę chciałam Wam powiedzieć, że obok koali i kangurów są jednym z symboli Australii, a sylwetka agamy kołnierzastej została uwieczniona na australijskiej monecie dwucentowej. Spójrzcie, to jest właśnie ta moneta. A teraz spróbujemy ją nakarmić. Nie wiem, jak to będzie widać, ponieważ jeszcze jestem na starym sprzęcie, ale muszę Wam powiedzieć, że nowy sprzęt już mam w drodze i w przyszłym tygodniu myślę, że sprzęcik już zajdzie i wtedy Wam pokażę, co to zamówiłam. Już łapię tutaj karmówkę, mam taką ogromną, prawie dorosłe dubie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Chciałabym, abyście zobaczyli też, jak ona otwiera ten kołnierz. Chodź tutaj, żeby Cię było lepiej widać.
poczekajcie, żeby nam się teraz ładnie obróciła. Ona jest troszkę wystraszona ze względu na to, że ją wyciągłam, ale o, zaraz zobaczy karmówkę. Ja sobie spróbuję inaczej złapać tego karaczana. Nie jest też jeść przy kamerze. Powiem wam, że jest to naprawdę żarłok. Co prawda wczoraj zjadła dużo. Ale no coś nie bardzo jest zainteresowana, dlatego nie będę jej tutaj męczyć. Ona sobie na pewno za chwilę ten pokarm zje. Być może też dlatego nie jest głodna, bo jest to godzina, w której zbiera się tak naprawdę do spania, bo zaraz się światła terrarium wyłączą. Więc być może to też jest powód. Ale jak widzicie, jest całkiem spokojna. Aczkolwiek nieraz jest sytuacja, kiedy włoży się rękę i ten kołnierz wyciąga. No nie chce nam się pokazać. Karaczana też nie chcę puścić, bo mi zaraz gdzieś zwieje. A ona ma specjalną miseczkę. O, do miseczki też raczej nie wejdzie. Ale spróbuję jeszcze wam pokazać ten kołnierz, o ile się uda. Pokaż kołnierzyk. No widzicie, ona jest przestraszona, więc nie będziemy jej stresować. Ale jak zrobię filmik z hodowli całej, to wtedy nie będę jej wyciągać, więc nie będzie miała czym się stresować. I wtedy sobie ją nakarmimy oraz zobaczycie ten wspaniały kołnierz, bo naprawdę praktycznie cały czas go pokazuje. No może jednak się skusisz na kolacyjkę. Widać, że nie jest zainteresowana, co jest bardzo dziwne. O, nawet się zdenerwowała, patrzcie. Nie, nie jest zainteresowana dzisiaj pokarmem, ale w miseczce ma. Tak więc jak będzie chciała, to sobie zje. Wydaje mi się, że ze względu tego po prostu, że... Spróbuję wam ją przybliżyć jeszcze. Z tego względu, o, jak widzicie, Kory ma tak w terrarium, aby mogła być w pozycji pionowej prawie, że... Ogólnie to mam nadzieję, że filmik się podobał. Chciałam, żeby wyszedł trochę inaczej, lecz niestety nie jest to zależne ode mnie, a Gama nie bardzo chciała współpracować. Ja jej też prawie nie wyciągam, więc mogła się zestresować. Ale obiecuję wam, że już niedługo zobaczycie moją całą hodowlę zwierzaków i wtedy na pewno ten kołnierz rozłoży. Ja mogę jeszcze raz spróbować ostatni, aczkolwiek jak mówię, nie chcę jej stresować. O, 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 o. Jak widzicie, agamy przestraszone chowają się w liściach, korach drzew, tak więc ona teraz schodzi w dół, bo po prostu nie podoba jej się to, ale jest bardzo fajna. O, nie wiem, czy zauważyliście, zaraz spróbuję wam pokazać, gdzie ona to jest. Nie wiem, czy będzie ją widać, pewnie nie. Schowała się akurat w takiej pozycji, gdzie zwykle śpi, co oznacza, że głodna nie jest, bo będzie się szykowała do spania. Gdyż, tak jak mówiłam, światła się zaraz wyłączają, bo akurat o takiej porze nagrywam. Ale następnym razem zobaczycie karmienie oraz rozpościeranie kołnierza. Jeśli wam się podobało, łapka w górę.
Jeśli nie, napiszcie dlaczego. Tak jak mówię, przyszły weekend, przyszły piątek powinnam zrobić filmik, co to mi przyszedł za sprzęt, bo z opisu wyglądał na naprawdę świetny, więc myślę, że będzie lepsza jakość. To Wam mogę obiecać. Postaram się Wam pokazać jeszcze tą magamkę na koniec. O ile będzie ją widać. Niestety mam fatalny sprzęt. Ja o tym wiem. Nie wiem też, czy ją widać, bo tym sprzętem to cokolwiek bym chciała zrobić, nie wyjdzie tak, jak bym chciała. Jeśli chodzi o oświetlenie, to również będę coś kombinować, żeby było wszystko ładnie. W tym momencie tutaj jest terrarium, więc widok powinien być dobry. No i to będzie na tyle. Mam nadzieję, że nie było najgorzej. Wydaje mi się, że najważniejszy to był ten opis, który powiedziałam, bo no jednak nie każdy wie, jak ta jaszczurka się zachowuje, jak duża ona rośnie i trzeba naprawdę mieć spore terrarium dla niej, ze względu na to, że jest niby siedzi w jednym miejscu, aczkolwiek zdarzają się takie dni, że jest bardzo aktywna i biega po całym terrarium. A jak mówiłam już, jaszczurki biegają tylko na tylnych nogach, więc terrarium pasowałoby, żeby było spore i żeby miała oczywiście dużo przestrzeni. Dzięki za oglądanie. Do przyszłego piątku. Cześć.